Moi drodzy, z ogromną radością i z ogromnym podekscytowaniem przerywamy muzykę, bo mam obok siebie bardzo specjalnego gościa. Witam na antenie Radia Top FM burmistrza, gospodarza miasta Złotów, pana Adama Pulita. Witam, panie Adamie. Witam wszystkich słuchaczy. Witam ciebie tu. Jestem zaszczycony, że przyjął pan moje zaproszenie. I bardzo dziękuję za przybycie. No, nie sposób było nie skorzystać, ponieważ jeszcze nie spotkałem osoby tutaj w okolicy, która w ogóle pasjonowałaby się radiem, a jeszcze tak bardzo szczególnej osoby jak ty. Poproszę bliżej mikrofonu, dobrze? Dobrze. Żeby było pana lepiej słychać. Panie Adamie, na początku chciałbym pana zapytać, od czego tak naprawdę zaczęła się pana przygoda z miastem Złotów? O, dobre pytanie, które chętnie bym się na pewno mógł długo rozwinąć, ale rzeczywiście, no tu się urodziłem, także pochodzę stąd, chociaż wychowywałem się nieopodal we wsi Święta. A potem po skończeniu szkoły podstawowej znalazłem się w technikum w szkole z internatem, w szkole leśnej, w pięknych warunkach, w technikum leśnym w Goraju i tam, a potem w Poznaniu kształciłem się jako leśnik. I w zasadzie wróciłem na swoje tereny, czyli do Złotowa, do swojej pierwszej pracy w nadleśnictwie. I ten czas i spotkanie podczas pracy w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczo-Leśnej spowodował, że nawiązywałem na nowo kontakty z mieszkańcami Złotowa i w ten sposób, powiem szczerze, to okazało się, że no, zachwyciły mnie te relacje, organizacje pozarządowe, sam wstąpiłem do jednej z organizacji, zaczęliśmy szeroko działać w mieście, przygotowując różne wydarzenia, głównie związane z jakąś edukacją, a taką, której brakowało w szkołach. I to mnie z tym miastem wiązało najbardziej i zachęcało do tego, żeby próbować robić coś dalej, dlatego postanowiłem w którymś momencie też wystartować właśnie w wyborach samorządowych. Na początku jako radny powiatu, aby móc zrobić więcej dla tego miasta. A co jest dzisiaj najbardziej potrzebne, jeśli chodzi, według pana oczywiście, jaki temat jest najbardziej potrzebny, jeśli chodzi o edukację młodzieży? Czy to chodzi o ekologię, czy coś o zupełnie innego? To jest, myślę, że temat, którym na pewno zajmuje wielu, tak? Co dzisiaj jest ważne, bo my mówimy o edukacji nowego pokolenia, ale tak naprawdę naszych następców, mówimy o tym, żeby no, ten świat miał jakąś kontynuację. Według mnie ważne jest, żeby szczególnie na tym ponadpodstawowym etapie edukacja zmierzała w takim kierunku, aby kształciła ludzi, którzy, fachowców, po prostu osoby, które będą miały zajęcie, pracę. I myślę, że to jest ważne, żeby dzisiaj edukacja nadążała za potrzebami na rynku pracy, jaki jest, żeby młodzi ludzie nie kształcili się dla kształcenia, tylko dlatego, żeby móc zarabiać swoją głową i swoimi rękami na siebie, na swoje rodziny. I to jest cała sztuka, to wydaje mi się jest problem, który trzeba rozważać, jak sprawić, aby to kształcenie było po prostu praktyczne, tutaj kształcenie zawodowe, kształcenie na poziomie wyższym, ale wszystko przecież zmierza do tego, żebyśmy poprzez swoją pracę mogli zapewnić sobie szczęście i swoim rodzinom. Tak. I myślę, że tego brakuje. A te pojedyncze rzeczy, o których mówimy, ekologia, no tak, oczywiście są pewne elementy w kształceniu, które powinny być w takim czy innym stopniu. Ja na przykład jako leśnik zauważam bezwzględnie, że w tym procesie edukacji, który jest w szkołach, jest no, na tyle on niedoskonały, że mówiąc o bardzo skomplikowanych zjawiskach przyrodniczych, o procesach fotosyntezy, o związkach chemicznych, tak naprawdę
mało kto potrafi rozpoznać dęba od buka, sosna od świerka, daglezję od cisa i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałbym, żeby była wiedza na poziomie przynajmniej tym podstawowym, w zakresach szerokich i o tym możemy też się rozwodzić, że tego tu brakuje, ale myślę, że najważniejsze to, co tak trudnym pytaniu, to tak najważniejsze jest to, aby to kształcenie zmierzało do tego, aby ten człowiek był samodzielny, młody człowiek stał się samodzielny. Ja myślę też, takie jest moje osobiste też stanie, żeby praca była również pasją, żeby nie pracować tylko i wyłącznie dla pieniędzy, tylko żeby robić to po prostu z pasją. Bardzo rozsądnie powiedziane i to mi przypomniało takie powiedzenie. Myślę, że wielu nauczycieli je zna i ma to na uwadze. Szkoła powinna być takim miejscem, bo trudno powiedzieć, że rzeczywiście o tej pracy, żeby dzisiaj młody człowiek dokładnie wiedział, czego chce. On musi poszukiwać. I właśnie szkoła powinna i nauczyciel powinien wskazywać miejsca, na które należy spojrzeć, gdzie patrzeć, ale istotne w edukacji jest to, żeby nie mówił, co widzieć, bo dzisiaj nowe pokolenie patrzy inaczej, widzi inaczej, rozumie inaczej. Na pewno musi tam spojrzeć, na pewno musi to zagadnienie spojrzeć, na tą tematykę spojrzeć, na kolejną, na wiele innych, ale samodzielnie spróbować to interpretować. No, szkoła powinna uczyć myśleć i wyciągać wnioski. Ja muszę wam powiedzieć, że ja również skończyłem gimnazjum. Nie skończyłem szkoły średniej, tylko szkołę przysposabiającą do pracy. Ale tak naprawdę powiem panu, że z tej edukacji, którą miałem w gimnazjum, w szkole podstawowej, niewiele dzisiaj pamiętam, bo jakoś tak nie było to... Nie było to dla mnie, jednak bardziej skupiałem się na sobie, na tym, czego ja najbardziej potrzebuję. I ja nie byłem nigdy, że tak powiem, męczyło mnie wykuwanie pewnych rzeczy na pamięć. Nie było to moim przyjemnym zajęciem i dzisiaj jakby... No mówię, mało pamiętam z czasów gimnazjalnych, ponieważ ja miałem jeszcze dodatkowe utrudnienia, bo nie potrafiłem pisać, nie? I nie potrafię samemu pisać długopisem, wszelkiego rodzaju sprawdziany. Wszystko się odbywało ustnie u mnie. I pamiętam ten stres na przykład przed sprawdzianem z fizyki. Ja po prostu nie potrafiłem przespać nocy spokojnie, bo tyle emocji mnie to kosztowało. Więc jeśli chodzi o edukację, ja nie mówię, że jest ona niepotrzebna, bo jest potrzebna bardzo, ale potem, tak jak pan powiedział, wybieramy samodzielną drogę, nie? Jeśli pozwolisz, to rzeczywiście jest tutaj ze mną mój 15-letni syn i wielokrotnie dyskutujemy o tym właśnie, jaki jest sens, on tu podważa sens nauczania się jakiegoś wiersza czy jakichś zasad. Ale jest w tym pewna logika, ponieważ taka praca, przeanalizowanie, zrozumienie pewnych mechanizmów, no to nie chodzi o to, że potem mamy to wszystko pamiętać, nauczony wiersz, rozwiązania, działania matematyczne, funkcje całek i tak dalej, ale za każdym razem jednak polega to na tym, żeby zrozumieć pewien mechanizm i on rozwiązuje jakiś tam problem. Potem nic nie szkodzi, że tego nie pamiętamy, ale my mamy z tej edukacji wynieść metodę rozwiązywania problemów, tak? Konsekwencji tak, w działaniu, nie? Tak, pokonywania barier. Jasne. Ale najmądrzejsze jest to, co powiedziałeś, że w tym wszystkim, w tym poszukiwaniu swojego pomysłu na życie, no jest idealnie, jest optymalnie, kiedy szukamy takiego pomysłu, który sprawia nam przyjemność, bo jest związany z naszymi pasjami. Jeśli praca jest pasją, no to taki człowiek musi być szczęśliwy. Ja zawsze szukałem tej drogi. Ja do takich ludzi na przykład należę. Świetnie. Absolutnie. To, co robię, to moja
ogromna pasja, ogromne szczęście i będę to robił jeszcze, myślę, długo, długo, wiele, wiele lat. Ale chciałem powrócić do miasta Złotowa według pana, bo słuchają nas osoby, które nigdy nie były w Złotowie, znają tylko z moich opowiadań, ale chciałem zapytać, dlaczego warto przyjeżdżać do Złotowa? Co tutaj jest takiego wyjątkowego, co warto zobaczyć? No to bardzo, bardzo zawsze jest przyjemne, jak przyjezdni goście sami dzielą się tymi wrażeniami i oni najchętniej ich głosu słucham, bo my nie potrafimy być obiektywni. Tu żyjemy, pracujemy nad tym miastem, nad jego urokami, aby było nam tutaj naprawdę wygodnie i zawsze będziemy je chwalić. Pytanie, jak widzą to inni, mówią tak, zawsze mówią, że to czyste miasto, zadbane miasto, zielone miasto. Tak. My dzisiaj staramy się, żeby to miasto właśnie te walory wykorzystało i było miastem wygodnym do mieszkania. Najważniejsze to jest poczucie tego komfortu dla samych mieszkańców. Żeby miasto się rozwijało, zależy nam na tym, żeby tutaj były spełnione te podstawowe warunki do życia, czyli było gdzie mieszkać w dobrych warunkach i było gdzie pracować. Wtedy będzie się takie miasto rozwijało i to jest ważne, tak, żeby to na różnych poziomach zapewnić ten zrównoważony i równomierny rozwój. Na pewno miasto jest atrakcyjne z powodu 5 jezior, ponad 40% terenów zielonych. Ta zieloność wśród dróg, wśród parków, pobliskiego parku Zwierzyniec, na skraju którego ty mieszkasz, więc to jest też piękny. Ponad 150-letnie drzewostany dębowo-bukowe z wyjątkowym zjawiskiem wiosną, jakim jest kwitnięcie tutaj zawilców, które łanowo się pojawiają. Nawet nie wiedziałem, że 150-letnie drzewo. Tak, większość dominujących tutaj drzew, a to mówię jako no, leśnik, to faktycznie to są w takim wieku drzewa. I zagospodarowanie, które jest wokół tej przyrody, czyli ścieżki rowerowe i obiekty różnego rodzaju sportowe, plaże, hale. Mamy dużo nowych dyscyplin, które można uprawiać przy szkole podstawowej numer 3. Na przykład młodzież może uprawiać tak zwany pump track, czyli jeździć rowerem bez używania pedału, pompując po prostu na zjazdach. Bowl, taka specjalna niecka, oprócz tego inne tam pola do zabawy. Mamy dwa takie korty do squasha, mamy od niedawna tutaj właśnie też niedaleko przy jeziorze miejskim disc golf park, specjalna taka fajna dyscyplina, której możemy dyskami rodzinnie zabawiać się, trafiając do koszy. Mamy specjalnie przygotowane mapy w Złotowie na takie zabawy związane z zabawą, z poszukiwaniem punktów na orientację. Mapy tam nie są nazwane budynki, nie są nazwane ulice, trzeba umieć się orientować w terenie. Także wchodzimy w zabawy pod tytułem questingi, czyli takie wierszowanki na zasadzie zagadek związane z poszukiwaniami ciekawych miejsc. Mamy bogatą historię związaną z wielokulturowością Złotowa. Obiekty muzealne, kościelne, ale tak, myślę, że te przyrodnicze i na pewno perełką jest promenada, możliwość objazdu tej promenady asfaltowaną ścieżką ponad 4-kilometrową przy jeziorze miejskim. Często spacerujemy. No właśnie. Także tutaj myślę, że tutaj można wypocząć i tym bym zachęcał przyjezdnych. Powiem panu, że kiedy ja przyjechałem tutaj 4 lata temu i pamiętam, kolega kiedyś zabrał mnie na spacer, na całe popołudnie zabrał mnie na spacer po Złotowie i pamiętam, jak byłem zachwycony tym, co pan powiedział, ile zieleni tutaj jest, jak zielono w koło, bo ja rzeczywiście wcześniej nie zwracałem na takie rzeczy uwagę, a od momentu, kiedy zamieszkałem tutaj, rzeczywiście było to, jakoś zapadło mi to w pamięci i w ogóle
Złotów mi się bardzo podoba jako miasto. Jeżeli miałbym porównywać to miejsce, w którym mieszkałem, z którego pochodzę razem z mamą, to miejsce jest dużo lepsze. Ja myślę, że my o tą zieloność tego miasta będziemy dbali nieustannie. Wymyśliliśmy taki program, że się nazywa Miejska Fabryka Czystego Powietrza. Teraz mówi się dużo o smogu, my też mamy z tym problem, bo no nie idzie tak od zaraz pozbyć się pieców z domów, kominów dymiących. Trzeba też mieszkańcom dać pewną czas i alternatywę, możliwości pewne na zlikwidowanie tych rozwiązań i wejście w nowoczesne rozwiązania. Mamy nawet taki system dopłat do każdego, kto ma na to ochotę i będziemy się tym zajmowali. Mamy system czujników i będziemy się tym zajmowali, żeby właśnie jak najszybciej doprowadzić ten stan złotowskiego powietrza do jak najlepszych warunków. Ale zielenią chcemy głównie to zorganizować. Dlatego mamy miejską fabrykę czystego powietrza, która polega na tym, że co roku sadzimy kilka tysięcy drzew i krzewów. Zawsze ta nasza koronna impreza, Dni Złotowa, jakim jest Eurofestiwal, tym się rozpoczyna powszechnym sadzeniem drzew. W tym roku również symbolicznie trochę zrobiliśmy to przy dworcu kolejowym, który no jest brzydki, szpeci, jest to, no nie jest właścicielem, nie jesteśmy my jako miasto. Chcemy ten budynek przejąć, go przygotować. Na razie upiększamy otoczenie wokoło, jesteśmy na dobrej drodze, żeby go przejąć i będziemy dalej zajmowali się właśnie tą kwestią zieloności tego miasta i myślę, że Złotów dzisiaj się też inaczej pracuje. O tej pracy zaczęliśmy, o kształceniu, ale dzisiaj można wykonywać pracę na odległość. Można za pomocą laptopa dzisiaj zarządzać firmą lub finansami Nie jakiejś firmy, wychodząc z domu. nie wychodząc z domu. I myślę, że dzisiaj jest też tak, że ludzie zastanawiają się, co po pracy. Oczywiście duże miasta oferują inne dobra kulturalne, dostęp do nich, ale co to jest za problem dla nas dzisiaj wsiąść w auto i pojechać do Bydgoszczy, Poznania na jakąś operę, teatr, czy niedaleko do Piły na dobre kino, a niebawem już kino cyfrowe też w Złotowie. Więc to nie jest taki problem. A jednak Super. ten walor, że dzisiaj skończyłem pracę, w takim Złotowie zamykam komputer i siadam na rower i mam do dyspozycji zaraz za granicami mnóstwo atrakcyjnych szlaków po lasach i jeziorach, no to jeśli ktoś lubi biegać, uprawiać nordic walking, jeździć rowerem czy pływać, no to ma do wyboru wiele, wiele różnych miejsc. Tak, ale chciałem chwilę porozmawiać na temat eko. Dlaczego tak bardzo ważne dla Złotowa jest to bycie eko? To jest już kierunek przyjęty 20 lat temu. To było na tamte czasy bardzo, myślę, nowatorskie i pomysłowe, żeby Dni Złotowa nazwać Euro-Eko, pokazać tą jedność z Europą i pokazać tą ekopostawę i w tych programach zaznaczać, wskazywać te akcenty, które były eko. I Oczywiście mieszkańcy. sprawdza się to? Bezwzględnie już wtedy i dzisiaj widzimy, że nie ma odwrotu. My coraz częściej wybrzmiewa, że jako społeczeństwo musimy się czuć współodpowiedzialni Tak. za to środowisko, którego korzystamy, ale przede wszystkim powinniśmy zrozumieć, że wypożyczyliśmy jakby tą ziemię od przyszłych pokoleń. Przecież po nas przyjdą następni i dajmy im szansę żyć w takich samych warunkach środowiska jak my, a nie Tak. zdegradowanych, zapylonych, pozbawionych zieleni, bez jakichkolwiek już jakichś naturalnych dóbr, tylko wyeksploatowanych. Więc ta odpowiedzialność dzisiejszych czasów wymaga przyjęcia pewnych postaw od nas. Od nas osobiście, Tak. indywidualnie, bo każdemu się wydaje, że no dobra, bądźmy eko, ale to niech ktoś będzie, nie? Niech to się dzieje. Ja jestem za, ale za to znaczy zmień i zacznij od siebie. Segreguj odpady, Nie tak? mamy świadomości, że to też zależy od nas, No właśnie. prawda? To jest taka mała, jak mała mrówka, jaką wielko kopiec mrówek daje siłę, prawda? Co potrafi zrobić, Tak. co przenieść, co zbudować. Z poziomu jednej mrówki się wydaje to nierealne.
I tutaj tak samo, wydaje nam się, że nasze działania nie mają wpływu, ale jednak zobaczmy, jakie są zanieczyszczone oceany. A ktoś wyrzucił jedną tylko słomkę. Tylko że jak miliard osób to wyrzuciło, to mamy to, co mamy. I dlatego to trzeba zrozumieć. Każdy z nas jest odpowiedzialny. Każdy z nas musi pomyśleć o swoich codziennych czynnościach i je zmienić, jeśli wie, że one negatywnie wpływają na środowisko. Możemy używać talerzy, myjąc je ponownie, a nie używać jednorazowych, czy zamawiać posiłków jednorazowych i namnażać tą ilości plastików. To jest dla mnie załamujące, że my dzisiaj potrafimy bez problemu wysyłać ludzi w kosmos, a nie mamy pomysłu na to, jak przerobić wytworzony już raz plastik. My zajmujemy się, ja z poziomu tutaj jako burmistrz miasta też organizuję sprawy gospodarki śmieciowej związanej z tym naszym 18-tysięcznym miastem, ale nawet większym obszarem, ponieważ w tym zakresie stworzyliśmy związek międzygminny, czyli jest jeszcze 6 innych gmin, dla których organizujemy kwestie właśnie odbioru i zagospodarowania odpadów. I widzę, jaki to jest problem. Zabieramy z domów, mamy współpracę z jedną prywatną firmą, która zajmuje się dalej przetwarzaniem tego, ale póki co jest to ogromny problem, co z tym plastikiem zrobić, jakby nie wymyślono technologii powrotu i odtwarzania, wykorzystywania ponownego tego, choć jest taki nacisk, takie są zalecenia, ale fizycznie taki przemysł nie istnieje. Nie? To jest jeden z problemów. Iwan, na temat ekologii na pewno jeszcze jutro porozmawiam z moim gościem, dlatego że moim gościem będzie Jarosław Kret, który prowadził w tym roku Euroeco Festival i też dużo mówił na temat ekologii, na temat zanieczyszczenia środowiska i tak dalej, więc na pewno jutro ten temat również będzie poruszony. Jeśli pan pozwoli, bo mam tu przed sobą na ekranie pozdrowienia, przesłała Ania z Kanady, proszę sobie wyobrazić. I że Kanada słucha nas. I Ania pisze: witam pana burmistrza Złotowa w gronie przyjaciół Tobiasza, wspaniałego młodego człowieka. No, witam także. Bardzo miło. To jest niesamowite, właśnie o tym mówiliśmy, tak? Ta praca na odległość. Dzisiaj Tobi w Błękwicie koło Złotowa prowadzi radio, pozdrawia nas. Nas pozdrawia pani Ania z Kanady. To jest niesamowite, jak malutki ten świat się stał. Tak, tak. Panie Adamie, jeszcze chciałbym zadać takie pytanie. Co jest dla pana dzisiaj najważniejsze jako dla burmistrza tego miasta, dla gospodarza tego miasta? Czym pan się kieruje w swoich działaniach? Wszystkie te pytania, które dzisiaj uzyskuję, są naprawdę bardzo filozoficzne i bardzo poważne. I w tej chwili rzeczywiście w tej pracy, no, tutaj takie pytanie sobie często zadaję. Na pewno wiem, po co tu przyszedłem. Chciałem wykorzystać potencjał, uwolnić potencjał tego miasta, który tkwi w ludziach. I zawsze sobie robię taki rachunek sumienia. Teraz mam tą przyjemność być drugą kadencję z ponownego wyboru mieszkańców. Zdecydowano, abym pełnił dalej tą funkcję, bo nie zatraciłem wiary w to, że zmienię to miasto, ale razem z mieszkańcami, żeby było takim właśnie naszym miejscem na ziemi. I to może górnolotnie brzmi, ale tu chodzi o codzienne różne czynności, działania, o wykorzystanie właśnie pasji wśród mieszkańców, które są szczególnie cenne, te, które dotyczą osób, które potrafią się nimi dzielić z innymi. Chciałbym też, żeby ten sektor gospodarczy również miał przestrzeń do rozwoju. Dlatego w moim mieście ważne jest, żeby uruchomić tereny do rozwoju dla tutaj inwestorów, dla
działalności gospodarczej związanej z tym miastem, dla tych, którzy tu rozpoczynali swoje interesy i potrzebują przestrzeni do rozwoju. To myślę, że już niebawem będziemy mieli. Chciałbym, żeby właśnie był odpowiedni dostęp do kultury. Cieszę się, że od niedawna mamy decyzję, tutaj udało się ponownie wprowadzić do Dom Kultury, będzie funkcjonować tak, w Złotowie. Bo rzeczywiście muszę panu powiedzieć, że ten brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami był czymś irytującym. Tak. To była zawsze jakaś bariera taka, która nie pozwalała, bo na przykład ja razem z mamą jesteśmy takimi osobami, którzy bardzo lubią wychodzić z domu, uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych, ale niestety często bariery takie jak tutaj w Domu Kultury no nie pozwalają na to. I zawsze musimy dbać o to, aby ktoś nam pomógł po prostu wnieść wózek, nie? Tak, także to te elementy się muszą poprawić. Zresztą naszą ambicją jako miasta jest też, żeby był Złotów miastem bez barier, żeby maksymalnie minimalizować te wszystkie utrudnienia, tak, o których mówisz. Chciałbym, żeby po moim okresie w tym mieście kierowania nim po prostu pozostały takie istotne zmiany, zmiany na dobre, które już widać. Pierwsze to wprowadzenie budżetu obywatelskiego, który jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy sami decydują o tym, jakie działania i to w znacznej kwocie można, trzeba, należałoby zrealizować. Uważam, że to właśnie powoduje, że ten samorząd, bo samorząd to my, to musimy zrozumieć, to nie jest jakaś grupa urzędników, tak, tylko my wszyscy tworzący pewną wspólnotę musimy jakby decydować na bieżąco, w jaką stronę idziemy, na co nas stać, ale czego też potrzebujemy, żeby dalej się rozwijać, żeby na przykład nas nie ubywało. I już muszę powiedzieć, że ta migracja w Złotowie się zatrzymała, jest na poziomie zero, to znaczy tyle osób, ile się wymeldowało, tyle się zameldowało, może z czasem będzie nas przybywać przez to, że właśnie tworzymy dobre warunki. To chciałbym osiągnąć. Chciałbym, żeby ten komfort życia się poprawiał poprzez na przykład, będzie to historyczny moment wprowadzenia komunikacji publicznej. Już mamy przygotowaną, dokładną koncepcję, pomysł, jak to zrobić. Miejskiej, tak? Elektrycznej, darmowej. Także tą koncepcją czekamy w tej chwili na pojawiające się środki zewnętrzne, żeby to sfinansować i to niebawem. To będą takie nieodwracalne zmiany. Czym się kieruję? Sumieniem. To jest pierwsza odpowiedź, która by mi przyszła do głowy, ponieważ każdego dnia staram się patrzeć na siebie w lustrze i po prostu się uśmiechać i nie mieć nic do zarzucenia, bo moje decyzje, które podejmuję, bardzo trudne, staram się, aby były po prostu sprawiedliwe, ale przede wszystkim uzasadnione, na które nie ma nikt inny wpływu, jak tylko racje, które mam do rozważenia, i podejmuję taką, a nie inną decyzję i ona jest zgodna z moim sumieniem, a nie jakimkolwiek żadnym naciskiem, wpływem, tylko z własnym sumieniem i z poczuciem pewnej sprawiedliwości. To jest naczelna zasada, którą stosuję. Złotów to także środowisko osób z niepełnosprawnościami, bo mamy tutaj dwa ośrodki rehabilitacyjne. Mamy także plac zabaw przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. I chciałem pana zapytać, czy jeśli chodzi o kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, to czy była to dla pana, czy jest to dla pana jakaś bariera? Nie, mam tutaj dużą wyrozumiałość i uważam, że powinniśmy bardzo skrupulatnie przyglądać się potrzebom wszystkich osób z tej grupy właśnie związanej z jakimiś niepełnosprawnościami i w tym zakresie współpracuję z różnymi ośrodkami, tylko tutaj jest jedna zasada, dobrze jest, kiedy rozmawiamy z jakimiś stowarzyszeniami, z grupami osób, ten głos jest wtedy silniejszy niż z pojedynczej osoby.
Rozpocząłem współpracę na przykład z towarzystwem tutaj, z stowarzyszeniem zajmującym się no, osobami niewidomymi, niedowidzącymi. To oni pierwsi otworzyli mi oczy, no, że tak powiem, no, to brzmiało, ale dosłownie, na ich problemy, mówiąc o czasami drobnych sprawach, które mają ogromne dla nich znaczenie. My zbieramy ławki na sezon zimowy, przestawiamy jakiś kosz, ustawiamy ławkę potem wiosną na przykład gdzie w innym miejscu. Okazuje się, że ta ławka położona w nowym miejscu to już jest obraz na nowo do zapisania. Czasami wiąże się to z kolejnymi siniakami, bo tego przedmiotu tutaj wcześniej nie było. Więc to nie jest żaden dla nas kłopot, żeby porozumieć się, aby to zawsze trafiało w te same miejsca lub uzgadniać pewne rzeczy. Wprowadziliśmy dzięki współpracy z nimi pola uwagi na skrzyżowaniach, te takie pasy ostrzegające, że się zbliżasz do jezdni. Zmodyfikowaliśmy urząd miejski, też oznakowując jaskrawymi barwami polami uwagi wszystkie schody. Zrobiliśmy takie pętle indukcyjne dla osób, które nie dosłyszą, aby wzmacniać sygnał aparatów słuchowych przy punktach obsługi. Zakupiliśmy powiększalnik na przykład, żeby osoby starsze czy właśnie niedowidzące mogły wiedzieć, co podpisują, co tam jest tym małym druczkiem. Tak. Mamy asystenta pomocy, jeśli ktoś ma problem dotrzeć do urzędu lub załatwić jakąś tam sprawę, naciska jeden guzik, przychodzi osoba, pyta i stara się pomóc, czy wprowadzić ten wózek, czy w ogóle załatwić sprawę gdzieś tam na odległość. Poprosiłem o współpracę osoby niepełnosprawne, nazwałem go takim oficerem społecznym i za każdym razem, każdą przebudowę drogi, modernizację jakiegoś budynku, czy budowę budynku, omawiamy, pokazując rozwiązania techniczne i pytamy, czy te rozwiązania będą uwzględniały potrzeby osób z jakimiś niepełnosprawnościami. Tak samo jak pytamy osoby, które zajmują się ruchem pieszych i rowerowych. Więc myślę, że te ośrodki wspomniane, fundacje, które mamy, również współpracowaliśmy. Na przykład cieszę się, że w Złotowie powstała ta sekcja pierwsza w Polsce race running dla osób niepełnosprawnych, rowery, którymi można się przemieszczać i dzisiaj nawet są tu produkowane w okolicy, ale to w Złotowie się zaczęła dzięki jednej z fundacji taka przygoda i na początku pomagaliśmy tym poprzez akcję Kilometry Dobra i to idzie dalej, więc jestem całym sercem z tą grupą i chciałbym ułatwić im funkcjonowanie w naszym mieście. Złotów bez barier, tak to nazywamy. Nie? Powiem szczerze, że ja się na przykład bardzo cieszę, że udało się nam spotkać kilka dni temu u pana w biurze w Urzędzie Miasta. Ja muszę przyznać, że to ja tak naprawdę zainicjowałem to spotkanie, bo pomyślałem sobie, że tyle mamy do zaoferowania z moją mamą razem, że już czas, aby pan się o tym dowiedział. Bardzo fajny pomysł. Oczywiście to było celne spotkanie. I chciałbym też, aby pan poprzez to dzisiejsze i to spotkanie, które było kilka dni temu, chciałem pokazać panu, że osoby z niepełnosprawnościami to też ludzie z ogromną pasją, z ogromną miłością do ludzi, z chęcią zrobienia czegoś razem, że to... Bo muszę panu się przyznać, że dzisiaj obraz osób z niepełnosprawnościami jest trochę zepsuty, bo jesteśmy kojarzeni tylko z tym, że potrzebujemy wsparcia na leczenie i na rehabilitację. Jesteśmy patrzeni z perspektywy ludzi biednych, potrzebujących, którzy nic w swoim życiu nie osiągną i tak dalej, i tak dalej. I pojawił się taki ja, który ma milion pomysłów na minutę, który, tak jak wspomniałem, kocha ludzi. Jest otwarty do współpracy i bardzo chciałbym, wie pan, przełamać poprzez
naszą współpracę, ten schemat właśnie tych osób z niepełnosprawnościami, że to też są ludzie z potencjałem, że to też są ludzie, którzy coś potrafią. Rozumiem. No dokładnie. Cieszę się, że weszliście do mnie z tym spotkaniem. Myślę, że to słyszeliśmy o sobie, ale teraz rzeczywiście na razie w tym bardzo dobrym tempie nam się udaje spotykać i współpracować. No, spotkaliśmy się też przecież właśnie podczas naszego Eureko, kiedy widziałem, jak prowadziłeś konferansjerkę, można powiedzieć. Na nasze zaproszenie też drużyny osób niepełnosprawnych uprawiających rugby. To Tak. też był pomysł na to, żeby pokazać innym właśnie, innym osobom niepełnosprawnym, albo też o czym mówisz, o tym, żeby te osoby pokazały się ze strony swoich pasji osobom, które nie mają takiego problemu. Rugby i race running no, były elementem naszego tutaj Euroeco i jestem na to otwarty. Są rzeczywiście miejsca, w których możemy spokojnie funkcjonować razem i pomagać sobie nawzajem. Jeśli chodzi o wszelką aktywność dla miasta, jeżeli będziemy mieli jakiś wspólny pomysł, co zrobić dla miasta, to ja bardzo chętnie się do tego przyłączę. Może zaapelujemy do słuchaczy, żeby nam też podpowiedzieli, może, bo to świat dzisiaj, jak zwróciliśmy uwagę, jest tak mały i tak łatwo dzisiaj przekazać komunikat, informacje, łatwo dotrzeć do ciebie, Tobiasz, i do mnie. Tak. I rzeczywiście może rozpoczniemy taką dyskusję, bo tak jak wspomniałem, o oficerach już mówiliśmy, o tej współpracy, ja też zatrudniałem już osobę niepełnosprawną do takiego specjalnego punktu informacyjnego, mówiącego właśnie o tych działaniach ekologicznych miasta, o możliwości uzyskania dofinansowania. To są te elementy, ale może pójdziemy dalej. Teraz ten milion pomysłów na minutę to mi się podoba i pasja do ludzi to nas na pewno łączy, bo też się uważam, zresztą w tej pracy trzeba lubić ludzi, bo to dla ludzi się to robi. Tak. Może spróbujemy zrobić z tego miasta takie miasto, które pokazuje pewne trendy, które będziemy organizować różne konferencje i dyskutować nad tym, jak dziś powinien nowoczesny samorząd tworzyć warunki do życia dla osób niepełnosprawnych, bo dużo dają spotkania różnych środowisk, branż pewnych, nie, które wokół tego tematu działają same osoby niepełnosprawne plus instytucje, plus firmy, które działają w tym obszarze, plus samorządy, jakby no, na pewno takie pole, jedno stworzenie miejsca do takiej wspólnej dyskusji, dlaczego nie miałoby odbyć się w takim małym mieście jak Złotów, i tu wypracowalibyśmy, czy wypracowywalibyśmy różnego rodzaju rozwiązania, postulaty, które moglibyśmy według kompetencji gdzieś tam dalej kierować, lub sami wdrażać jako poligon i pokazywać innym dobre praktyki. Uważam, że to jest jakiś dobry początek. Musielibyśmy po prostu zorganizować jakieś spotkanie z grupami społecznymi i żebyśmy razem po prostu mogli coś zdziałać. Myślę, że tak. Już to widzę, że to może przybierać na rozmowę, ale na razie rzeczywiście w naszym środowisku mamy tu specjalistów, wielu te wspominane organizacje czy firmy zajmujące się tymi zagadnieniami, ośrodki Zabajka przecież, więc moglibyśmy rozważyć na roboczo, jak wpisać się w potrzeby tych osób, no bo nie zapominamy o celu, tak? Chodzi o to, żeby Żeby takie osoby jak ja chociażby tak, też miały głos żeby w miały tej głos, tak. sprawie, I żeby żeby ten też. projekt, nie, dał im szansę na to, aby mogli w jakiś czynny sposób, a może nawet i powiedzmy zawodowy, tak? Tak. Myślę, że istotne jest to, żeby osoby niepełnosprawne czuły się potrzebne, nie? I to może nie wprost chodzi tu o ten pieniądz zarabiany, ale to też o to chodzi trochę, tak? Żeby mieć to Tak. poczucie niezależności pewnej i wartości, nie? Ja muszę panu powiedzieć, że to, co w tej chwili robię,
że jestem w radiu, czy nawet jestem konferencjerem. Mogłoby być absolutnie moim zawodem, bo nie dość, że to jest praca, którą uwielbiam, to sprawia mi po prostu ogromną frajdę. Robię coś, co zawsze chciałem robić, a w momencie, kiedy to przynosi jeszcze zysk, to po prostu nic do szczęścia nie trzeba. No to mamy ciekawy jakby punkt. Myślę, że warto by było nad tym się zastanowić. Zależy mi na tym, żeby w Złotowie nie po raz pierwszy jakby wskazujemy pewne trendy. Zresztą za te działania, o które pytałeś, ekologiczne, dostaliśmy w ubiegłym roku pierwszą nagrodę w Polsce wśród miast do 100 tysięcy mieszkańców za kompleksowe podejście do ekologii, a szczególnie do tematyki oczyszczania powietrza. Taką nagrodę również, a już pieniężną, też w kwocie 10 tysięcy złotych dostaliśmy z rzędu marszałkowskiego w konkursie działania proekologiczne i prokulturowe w ramach rozwoju obszarów właśnie takich, no wiejskich jest nazwane, bo to były obszary też do 20 tysięcy mieszkańców. I więc uważam, że te działania właśnie nie po raz pierwszy w Złotowie już są brane jako przykład. Dzisiaj udzielałem wywiadu do jednej z gazet takich ogólnopolskich, ponieważ weszliśmy w nowy eko jakby trend niezanieczyszczania plaży niedopałkami papierosów, ale jak przedstawiłem nasze dotychczasowe działania związane choćby z automatem do karmienia ptactwa, do innych rozwiązań, takiego programu Małe Rzeczy, Wielkie Sprawy, gdzie mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce, no okazało się, że robi się z tego duży materiał, który inspiruje innych. I moglibyśmy na tym forum również, uważam, jakby wyznaczać kierunki. Bardzo poważnie dzisiaj widzę, trzeba będzie potraktować kwestię zorganizowania pewnej konferencji, spotkania takiego, którym byśmy podyskutowali nad tym, jak przystosowywać dzisiejsze miasta i jak pozwalać współuczestniczyć w życiu naszych małych wspólnot osobom z niepełnosprawnościami. A nie ma pan takiego wrażenia, że takie osoby jak chociażby ja z takim nastawieniem do świata, mówię to o osobach z niepełnosprawnościami, że to dzisiaj jest rzadkość, No że tak. to dzisiaj jest ewenement? Bo ja mam takie wrażenie i mówię to z przykrością, bo tak jak mówiłem panu w piątek podczas naszego spotkania, ja mam lepszy kontakt na przykład ze środowiskiem dziennikarzy niż ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Ja wiem, z czego to wynika. Bo osoby z niepełnosprawnością generalnie mają niskie poczucie własnej wartości. Nie wierzą w siebie, nie wierzą w swój potencjał. I to by trzeba było zmienić. Jest delikatna materia. Ja z kolei ze swojego punktu widzenia, dlatego zobacz, zauważyłeś, że to ty z mamą byliście inicjatorami tego spotkania ze mną i to się zgadza, ponieważ zawsze miałem takie poczucie i myślę, że to towarzyszyło też innym, żeby czasami nie naruszyć waszej jakiejś takiej intymnej strefy, gdzieś nie narzucić się za mocno i ta obawa istnieje i może to powoduje dystans. Który nie wiemy, gdzie jest ta granica, a się okazuje, że to jest błędne myślenie i należy prowokować te spotkania, rozmowy i przebywać ze sobą, traktować się po prostu otwarcie, zwyczajnie, Na na równi. równi i rzeczywiście zrozumienie tego nie jest łatwe, nie? Bo myślę, że ja przynajmniej mówię, kieruję się tym właśnie wrażeniem, uczuciem,
tej wrażliwości, żeby nie, gdzieś nie naruszyć jakiejś tam strefy. Okazuje się, że myślałem błędnie. Ty wskazujesz jeszcze inny moment, także między osobami z niepełnosprawnościami też jest jakaś taka bariera, jakby braku chęci kontaktu, dystans. To już się kształtują dwa problemy, które możemy na takim forum, o którym mówiłem, dyskusyjnym, spróbować postawić i zdiagnozować jako problem i spróbować szukać na to rozwiązania. Jak dokonać integracji, tak? Ale nigdy bym nie zwrócił uwagi na to, że między samymi osobami z niepełnosprawnościami może być taki dystans. Także o tym na pewno warto by było porozmawiać. Też jestem bardzo za aktywizacją takich osób z niepełnosprawnościami z młodzieżą. Też jestem za tym, aby odbywały się spotkania właśnie z młodzieżą, aby młodzież była angażowana w pomoc takim osobom, aby mogli spędzić z nimi czas, aby mogli się przekonać o tym, że nie ma się czego bać tak naprawdę, będąc z taką osobą, że można funkcjonować normalnie, rozmawiać normalnie i być po prostu ze sobą. Tak jak ze zdrowym człowiekiem. No na pewno tak. Oczywiście mamy tutaj czasami też do czynienia przecież z niepełnosprawnościami, które są wynikiem jakiejś nierozwagi własnej, młodocianej i bezwzględnie na pewno warto by było choćby przestrzegać przed pewnym nieodpowiedzialnym zachowaniem, jak skakanie do wody na przykład po alkoholu i wiemy, że takie rzeczy się zdarzały. No inni mają inne przypadki, po prostu się z tym rodzą, ale na pewno idąc tym myślą, aby integrować, to bezwzględnie należałoby zacząć też od młodzieży, od szkół, żeby dać sobie okazję na poznanie się. To też mamy jest też rozumiem. Taki plan, kojarzę, prawda? Tak jest. Tak jest. To na pewno warto by było zrobić. Ja bym bardzo chciał i zależy mi, tak jak wcześniej pytałeś o pewnych wartościach, których się kieruję i to bardzo mi zależy na tym, żeby młodzież miała te pasje, ale też miała poczucie współodpowiedzialności i zmierzam tu do tego, że uważam, że dużą wartością jest umiejętność świadczenia wolontariatu. I wokół osób niepełnosprawnych również można byłoby na pewno w jakimś zakresie gdzieś być pomocnym w pewnych stowarzyszeniach, grupach, konkretnie umawiać się z konkretnymi osobami, co dałoby szansę na bliższe poznanie i wręcz przyjaźnie, ale na pewno w dzisiejszych czasach powinniśmy pielęgnować i jakby dawać okazję do wzmacniania cechy, jakim jest nie za ile, tylko zrobię to, tak? Zrobię to dla innych wartości niż pieniądze. Bezinteresownie. Bezinteresownie. Odłożę ten telefon, smartfona, i bo wiem, że jestem umówiony z osobą, która na mnie liczy i dzisiaj dla niej coś muszę zrobić. Bo my wychowując swoje dzieci mówimy to, nie? Słuchajcie, zrób to dla mnie, to jest nasz dom, to jest czynność, którą musisz dzisiaj zrobić. Bo nam wszystkim to ułatwimy, pracujemy, ty robisz to, dozujemy te obowiązki, ale powinniśmy też właśnie wyjść spoza domu i te obowiązki mogłyby pomóc też innym, bo to daje znacznie lepsze horyzonty i większe szanse, ja tak powiem, do życia, tak, do przeżycia, do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Pomoc bezinteresowna, tak to bardzo ważny aspekt, który musimy uruchomić, który musimy wdrożyć, o którym musimy mówić, bo wiele osób mówi, że młodzież dzisiaj siedzi w smartfonach, prawda, że oni potrzebują czuć się potrzebni i tak w rzeczywistości jest.
Nie wiem, do czego to zmierza, bo te czasy, nie wierzę, że do zagłady, bo różne problemy cywilizacja miała. Dzisiaj ma dostęp do technologii taniej stosunkowo, bo młody człowiek ma dzisiaj urządzenie, które ma tyle funkcji, którym uczy się Tak. odpowiedzialności i o której mówimy, jakichś Pokemonach, nie wiem na czym to, buduje społeczności wirtualne i idą wirtualnie zdobywać jakieś tam punkty w wirtualnym mieście. Ale to nie znaczy, że to się po prostu, droga nas doprowadzi donikąd. Wierzę, że ta cywilizacja nasza to przetrwa i się obroni, ale możemy być zatroskani, bo moje pokolenie nie miało do tego dostępu i funkcjonowaliśmy inaczej. My dzisiaj dlatego tak kontrowersyjnie na to patrzymy. Zostaw to, nie? Idź na podwórko, idź pobiegaj i chcemy, aby jakieś elementy naszego wychowania miały miejsce w dzisiejszych pokoleniach i następnych pokoleniach, bo wydaje nam się, że to jest najlepsze. Ale to jest to, co powiedziałem. Pokazujemy, gdzie patrzeć, nie mówimy, co widzieć, więc dlatego nie neguję wszystkiego, co się dzieje. Trzeba, sztuką jest przyjmować to, wyciągać wnioski, być przy tym, ale jakoś tam spróbować jednak to zrozumieć, ukierunkować i wykorzystać, bo to nie jest nigdy tak, że dzisiejsza młodzież jest gorsza niż tamta, nie? Tak nie można nigdy powiedzieć. No nie, No, absolutnie. tylko Absolutnie. pokazywać horyzonty, nie? A potem wybory Tak. pozostają już samodzielne, ale horyzonty pokazywać, a wolontariat i współodczuwanie, i świadczenie pomocy innym, zrozumienie problemu innej osoby i świadczenie pomocy, no to są wartościowe na pewno przeżycia, nie? W wychowaniu. Panie Adamie, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. I powiem to szczerze. Mam nadzieję, że jest to na początkiem naszej współpracy. Też mam na to nadzieję. Myślę, że to, co apelowaliśmy i już wypracowaliśmy, jest naprawdę przyszłościowe i umówmy się tak tutaj, że podejmiemy kolejne spotkanie, które ja teraz zapraszam, abyśmy spróbowali znaleźć ten obszar, jak cały Złotów mógłby przyłączyć się, nie, do takiej dużej sprawy, jaką jest wygodne warunki i dobre życie osób i współżycie i współpraca z osobami z niepełnosprawnościami. To deklaruję. Poza anteną umówimy się na kolejne Tak spotkanie, jest. myślę, a ja na kilkanaście minut zostawiam was z muzyką. Moim gościem był burmistrz miasta Złotów, pan Adam Puli. To ogromna przyjemność przeprowadzać tutaj takie rozmowy. Dla mnie też. Jeszcze do 21:00 dowiecie się, kto będzie moim gościem jutro o 20:30.